Organizacja środowiskowa AZS w Gdańsku po raz kolejny zorganizowała test Coopera dla mieszkańców Trójmiasta i okolic. W 12-minutowym biegu regularnie bierze udział pracownik Studium Wychowania Fizycznego UG Tomasz Kuśmierek. Frekwencja podczas tej edycji testu była chyba rekordowa. Zdumiewająca, nawet patrząc na pogodę. Obawiałem się, że pogoda może troszkę przestraszyć ludzi niezbyt zdecydowanych, ale zdumiewająco wiele osób się zameldowało i nadal się melduje na starcie, bo kolejna edycja, widzę kolejny bieg, też mnóstwo ludzi. Także bardzo, bardzo pozytywny. W teście biorą udział osoby o różnym poziomie wydolności. Daniel Mikielski przez 12 minut przebiegł ponad 3,5 kilometra. Jeżeli chodzi o poziom zawodników, no to on jest bardzo różnorodny i bardzo ja się z tego powodu cieszę, że wielu ludzi, którzy nie ma tych zdolności takich bardzo dobrych, i tak się odważy, żeby w takim biegu wziąć udział. Bo właśnie najcenniejsze są te osoby, które dopiero właśnie zaczynają ten bieg, które na takim biegu mają możliwość te doświadczenie zdobywać. Rzeczywiście jest poziom bardzo zróżnicowany. Mijam na trasie osoby, które przychodzą w marsz i jestem mijany przez osoby, które biegną z mojego punktu widzenia sprintem przez 12 minut. Także no, cieszy to, że spotkają się profesjonaliści i amatorzy i początkujący zupełnie, z których pewnie kiedyś będą tacy zdeklarowani amatorzy, czyli ci, którzy biegną w maratonach, w biegach ulicznych, które na 5, na 10 kilometrów robią się coraz popularniejsze. To bardzo cieszy. Startujący w biegu mają różne motywacje i różne cele. Najważniejszy jest jednak sam udział. Bardzo dobra promocja aktywności i myślę, że każdy, kto nawet zaczyna biegać, powinien taki test przebiec dla sprawdzenia siebie. Ja mogę podać swój przykład. Jestem osobą, która przez 15 przynajmniej lat nie ruszała się za bardzo. Przez ostatnie 2 lata odbyłam 2 ciąże i 2 krwawe piekła porodu. Od 4 tygodni zaledwie biegam i dzisiaj zrobiłam wynik, który stawia mnie w drabince w kategorii dobrze. Według moich obliczeń póki co, bo jeszcze nie mam wyników, ale no, myślę, że każdy może się wziąć. Bieganie jest bardzo fajnym sportem, niskonakładowym, nic do tego nie potrzeba, a daje bardzo dużo satysfakcji. Właśnie też zachęcam kobiety, które się chcą wrócić po ciąży do formy. To jest naprawdę najlepszy sposób. Chodzić, biegać i sprawdzać się w takich testach, bo to robi dobrze na świadomość o swojej kondycji. W moim wieku to już tak, jak tu wspominałem, w rozmowie naszej, to raczej z pokorą przyjmuję, że wiek osłabia, ale walczymy z tym, żeby się nie poddawać. Także walczymy z latami, a no, młodzi ludzie to na pewno jest to taki fajny sposób na to, żeby podkręcić ten poziom motywacji i sprawdzić ambicje. Forma jest dobra, bo ona w ogóle jakaś jest. Zacząłem jakoś od miesiąca ruszać się i biegać. Myślę, że w mojej grupie wiekowej mam jeden z lepszych wyników. Test odbywa się regularnie co kilka miesięcy. Można więc monitorować swoje postępy i stawiać sobie kolejne ambitne cele. Ja sobie zakładałam dzisiaj taki cel, żeby znaleźć się w drabince między źle a dobrze, bo nie chciałam wypaść bardzo źle, a okazało się, że jest lepiej i to jest bardzo motywujące, to na pewno zachęca. Myślę, że za pół roku, kiedy będzie następny test, też na pewno wystartuję i sprawdzę, czy ta forma rośnie. Mam nadzieję, że będzie rosła. Pokonałem 3600 metrów. Zdarzało mi się wcześniej ten dystans pokonywać trochę dłuższy na tej imprezie, nawet w granicach 3800. Powoli marzę o tym, żeby jednak spróbować te 4 km złamać w najbliższym czasie, ale widzę, że nie będzie to proste. I cele mam postawione. Generalnie staram się 2-3 razy w tygodniu biegać odcinki 2, 3, 4 do 5 km z różnym skutkiem, z różnym tempem, ale staram się biegać. Nie ukrywam, że bieg Solidarności na 10 km to jest taki mój najbliższy cel, który sobie postawiłem. No, w przyszłym roku może troszeczkę bardziej ambitne, ale poczekam. Kolejny test Coopera organizacja środowiskowa AZS w Gdańsku zorganizuje w następnym roku akademickim.